always never noticed sleeping on the floor, but I know. Dzisiaj gościmy w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej, w muzeum w Andrychowie. Będziemy gościć kustosza tego muzeum, panią Marię Skrzypiec. Dzień dobry, pani Mario. Dzień dobry. Pani Mario, co tutaj w Izbie Regionalnej możemy zobaczyć? Jak to wygląda tutaj? Kiedy Izba Regionalna jest czynna? Kiedy można ją odwiedzić? No, Izbę Regionalną Towarzystwo Miłośników Andrychowa założyło, właściwie reaktywowało w 1993 roku, bo pierwsze takie zaczątki Izby Regionalnej były zrobione na 200-lecie miasta Andrychowa w 1967 roku. W tym roku obchodzimy 250-lecie, czyli Izba istnieje już 50 lat. To znaczy Izba nie. Ta izba dopiero od 1993 roku, natomiast na 200-lecie Andrychowa była taka izba regionalna zrobiona. Mieszkańcy, z tego co pamiętam, to mieszkańcy się podzielili swoimi pamiątkami z przeszłości. No, ona funkcjonowała dosyć krótko, potem część eksponatów poszła do Izby Tradycji w AZPB w Andropolu, tam w Starym Nocie, prawda? No i to tak jakoś te eksponaty, brzydko mówiąc, zaczęły znikać. Także tutaj w 93 roku niewiele tych eksponatów, które się zachowały na strychu w Urzędzie Miejskim, zostały przekazane Izbie Regionalnej. No i tym sposobem pomalutku w miarę to Izba Regionalna miała tylko dopiero dwie sale wystawowe i potem w miarę jak tutaj to skrzydło się zaczęło opróżniać, prawda, z różnych innych instytucji się wyprowadzały, no to poszerzało swoją działalność za zgodą oczywiście burmistrza Andrychowa właśnie. Dobrze, ale skąd pomysł, żeby właśnie Izba Regionalna powstała w Pałacu Bobrowskich? No bo to było, myślę, że to było takie jedyne, no w 93 roku nie było, w tej chwili jest dużo różnych takich lokali, które można wynająć i tak dalej. Natomiast to było, pałac był w gestii miasta, prawda? To skrzydło można było sensownie zagospodarować, no i towarzystwo się zwróciło do władz, żeby oddać pod eksponaty, prawda? Tym bardziej, że nie tylko Izba Regionalna, ale jest siedzibą, te pomieszczenia są siedzibą Towarzystwa Miłośników Andrychowa, które nie miały stałego miejsca zamieszkania, jakby to powiedzieć. No i w ten sposób po kolei, pomalutku zaczęliśmy gromadzić właśnie te eksponaty, chroniąc przed zniszczeniem, prawda, czy w ogóle zapomnieniem. Już nie mówiąc o tym, oczywiście nie wszystkie eksponaty, no pierwsze co żeśmy zrobili, no, znaczy moi poprzednicy, to zaczęto zbierać pamiątki rzemiosła tkackiego, które miało znaczenie, duże znaczenie. Zresztą tradycje Andropolu, prawda, no, świadczyły o tym, że to tkactwo nie było obce naszym mieszkańcom. Dokładnie, to pokażmy te pamiątki. To jest sala rzemiosł, tu co jej nazywamy salę rzemiosł, bo ta sala, której żeśmy tam byli, była salą rzemiosła numer 3. To jest sala rzemiosła numer 2, poświęcona tylko i wyłącznie w tej chwili, żeśmy tak urządzili, że tutaj znajdują się nie tak pamiątki, tylko narzędzia obrazujące pracę, to znaczy pracę w jaki sposób od zasiania lnu aż do tego kawałka płótna trzeba było ile czynności wykonać, żeby to płótne, ten kawałek płótna na tym krośnie ręcznym powstał.
No i tutaj dzieci przychodzą na warsztaty, więc od tak zwanego ziarenka lnu, czyli siemia lniane, prawda, po obróbkę całkowitą, tutaj za pomocą zdjęć i narzędzi poszczególnych właśnie, aż do włókienka, do stworzenia tej niteczki i do właśnie na krośnie pokazania, w jaki sposób to płótno powstawało, prawda? Mhm. Tak. No, tutaj mamy jeszcze najcenniejsze z tych wszystkich, no to jest, nie mamy takiego oryginalnego, dużego krosna, bo jak profesor Pulczykowski pisał w rozprawie o płóciennictwie andrychowskim, więc te krosna były no, raz większe, które tkały właśnie te drelichy i te wielkie płótna. Natomiast tutaj mamy już takie krosno dosyć duże, już nie mówiąc o tym takim najprostszym, takim prymitywnym krośnie z XIX wieku. Są zachowane oryginalne elementy tego, już nie mówiąc o tych wszystkich. I to rzeczywiście są krosna tutaj z terenów Andrychowa? Tak. Bo to są krosna, które były w izbie regionalnej tej poprzedniej i one były też wystawione, były w tej izbie tradycji w AZPP. No i przywędrowały potem tutaj i trzymamy jak święte kości. No jeszcze mamy taki dokumenty dotyczące tkactwa, no, księga cechowa. Wprawdzie tutaj to jest, własnością jest no, parafii świętego Macieja, no, ale to jest z początków 1798 roku. Wpisy są tkaczy, czyli tak zwanych knapów inaczej. Jest paszcz po domokrążce sprzedającego płótna andrychowskie, bo wtedy każdy wyjeżdżający za granicę no, musiał mieć paszport, prawda? Musiał się tym. No i tutaj mamy jeszcze dokument, to znaczy fragment dokumentu aktu nadania praw miejskich, który na początku tego aktu król Stanisław August Poniatowski takie znamienne słowa właśnie tutaj nam przekazuje, że sława naszych tkaczy, prawda, którzy tkają przepiękne płótna, była też jedną z przyczyn właśnie nadania praw miejskich wsi Andrychów, prawda. No, bo tu to tkactwo, czyli całe rzemiosło tkackie, te tkane płótna, już nie mówiąc o tych wyprawach, o tych sprzedażach, o tych pojarmarkach i po świecie, po Europie. Tak, to słynne zdanie, nasz Andrychów, chociaż lichy, przyodziewa świat w drelichy. Słynne punkty, to są miejscowości w Europie, do których docierały nasze wyprawy naszych pradziadków, które są potwierdzone urzędowo, historycznie i urzędowo, prawda? Więc proszę sobie wyobrazić, no tutaj XVIII wiek, początek XIX wieku, bez GPS-u, bez mapy, bez kompasu, przez ileś tam tych państw, nasi pradziadowie mieli odwagę jechać z płótnem, nie było ich przez pół roku albo prawie cały rok, prawda? Nie, musieli tam sprzedać to płótno, musieli jeszcze bezpiecznie wrócić, bo tutaj czekał pan, który za pańszczyznę czekał na pieniążki, no bo jak nie było tego kupca, który był w świecie, no to musiał mu zapłacić za pańszczyznę, bo nie odrabiał. Rodzina, koledzy, tkacze, stolarze, kowale, prawda, którzy przygotowywali tą całą też wyprawę, więc musiał bezpiecznie, w miarę bezpiecznie wrócić z pieniędzmi, nie? No to było, jak się tutaj pytamy dzieci, na przykład, zwłaszcza chłopców i tak dalej, skąd oni by się nie parzyli?
Przed chwilą pani Maria Skrzypiec, kustosz muzeum, oprowadziła nas po Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej, a ze mną członkinie Towarzystwa Miłośników Andrychowa, pani Regina Pazdur i Daria Rusin. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani opowiedzą nam o projekcie, który będzie realizowany właśnie tutaj w Izbie Regionalnej. Co to za projekt? Projekt dotyczy wspierania działań archiwalnych. W kwietniu 2017 roku Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego pod takim właśnie tytułem. Napisaliśmy projekt. Okazało się, że całkiem dobry. Okazało się, że jest najlepszy, tak? Więcej punktów uzyskała Fundacja Waszka. Byliśmy na trzeciej lokacie, ale mieliśmy taką samą liczbę punktów jak stowarzyszenie, które zajmowało lokatę drugą. Dzięki temu będziemy mogły realizować projekt tutaj w Towarzystwie Miłośników Andrychowa dotyczący archiwizacji archiwaliów znajdujących się w izbie. Ten projekt opiewa na ponad 22 tysiące złotych, z czego 70,77%, tutaj ważna jest ta dokładność, finansowane będzie z funduszy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dobrze, a co to znaczy ta archiwizacja archiwaliów? Myślę, że Daria świetnie to Państwu wytłumaczy. To znaczy, archiwizacja jest to szereg procesów związanych z przechowywaniem, gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem archiwaliów. No, Izba Regionalna działa od roku 1993 i no, w pierwszej kolejności zajmowaliśmy się pozyskiwaniem tych zbiorów i ich przechowywaniem, natomiast teraz myślę, że przyszedł najwyższy czas na to, żeby te zbiory usystematyzować i zewidencjonować. Bo tutaj bardzo tak podręcznikowo nam tutaj pani opowiedziały o tym. Czyli co to znaczy, że tutaj nastąpi archiwizacja tych eksponatów i jakich eksponatów w Izbie Regionalnej? W pierwszej kolejności zostaną poddane ewidencji archiwaria, czyli ta część zasobu, która zawiera materiały archiwalne o ważnym znaczeniu historycznym dla dziejów Andrychowa. Czyli co konkretnie na przykład? Jest to dokumentacja aktowa, są to księgi, dokumentacja techniczna, dokumentacja finansowa, materiały kartograficzne i także materiały audiowizualne, głównie fotografie. Czyli co ten projekt, realizacja tego projektu da odwiedzającym muzeum? Bo to jest skierowane do nich czy do kogo? Jak to wygląda? Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy regionu, ale również osoby na co dzień zajmujące się badaniami Andrychowszczyzny, naukowcy, akademicy, osoby poszukujące swoich korzeni, jak i również informacji na temat danych eksponatów, czy danych dokumentów, danego wycinka historii Andrychowa. Chciałam jeszcze powrócić na chwilę, zanim do końca odpowiem na to pytanie, do tego zagadnienia eksponaty i archiwalia. To są jakby dwa różne zagadnienia i bardzo ważne jest rozróżnienie ich. Teraz ten program, w którym udało nam się wziąć udział, umożliwia nam pracę nad archiwaliami, tak jak zostało to powiedziane. Przed nami praca dotycząca eksponatów. Czyli archiwalia to są po prostu dokumenty, książki, takie rzeczy, tak? Dokładnie te rzeczy, o których wspomniała Daria, tak, ma pani rację. Czyli nie są to przedmioty sensu stricte, tak? Czy muzealia... W tym momencie mówimy eksponaty, ale mamy nadzieję, że te eksponaty staną się kiedyś muzealiami, tak? Co jest ważne, do kogo jest ten projekt adresowany? Proszę sobie wyobrazić, że za każdym z tych przedmiotów, które Państwo widzą tutaj w izbie, kryje się konkretna historia
i konkretne osoby. Te przedmioty niosą za sobą to wszystko. Przy opracowywaniu i archiwizacji i ewidencji będziemy starać się dotrzeć do właśnie do tych historii, właśnie do historii tych osób. No nie ukrywamy, że jesteśmy bardzo podekscytowane tym, że będziemy mogły pochylić się nad tymi przedmiotami, no na razie archiwaliami, co nie jest łatwe, bo wymaga to wielogodzinnych prac, nie tylko tutaj, nie tylko z eksponatem czy archiwaliami, ale również kwerendami, w archiwach państwowych, muzeach etnograficznych, bibliotekach, czy zwyczajnych badaniach terenowych. Dobrze, jeżeli już się już zakończy Pani badania, archiwizacja się zakończy, gdzie ona zostanie umieszczona? Konkurs Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych jasno określa, że takim realnym efektem tych działań związanych z archiwizacją ma być wydanie pomocy naukowych, z których będą mogli korzystać wszystkie osoby zainteresowane dostępem do tego zasobu. Będą to inwentarze oraz indeksy dostępne w wersji papierowej, a także internetowej, prawdopodobnie na naszej stronie internetowej. Dokładnie. Jeszcze korzystając z Państwa wizyty u nas, chcieliśmy zaprosić Państwa do współpracy z nami. Szukamy absolwentów i absolwentki, jak i studentów i studentki, takich kierunków jak etnologia, czy etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa, socjologia, kulturoznawstwo i historia. Zapraszamy serdecznie. Proszę do nas pisać, jeżeli Państwo są zainteresowani, ponieważ właśnie teraz budujemy taki zespół specjalistów, którzy będą zajmować się historią regionu. Dziękuję Panią bardzo. Dziękuję za gościnę tutaj w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej i zapraszamy tutaj do Muzeum w Andrychowie.